Cześć, ze strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku razem z moją ekipą, czyli Dylong z Oliwką, Szakiem oraz Rogalikiem, będziemy trollowali innych graczy, udając bossa oraz jego ochronę. Jest to teraz bardzo popularne za granicą i stwierdziłem, że też muszę tego spróbować. Oczywiście link do filmu, na którym się inspiruję i który to zapoczątkował, macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. W tym momencie chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 100 zł PSC. Tutaj wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, ja to ja mordeczko gratuluję, odezwij się do mnie na maila, a ci podeślę kodik na 100 zł PSC. A dzisiaj, moi drodzy, postanowiłem, że zwiększymy troszeczkę szansę na wygraną też innym i 100 zł podzielimy na 2 razy po 50 zł PSC. Jedyne co musicie zrobić to łapka w górze, subik na kanale, kodik Farel w sklepie, a w sesji komentarzy pochwalcie się swoim nickiem z gry Fortnite, ponieważ spośród komentarzy wylosuję dwóch szczęśliwych zwycięzców. Na sam koniec chciałem przypomnieć wszystkim osobom, które niestety nie mają dobrego komputera, a chciałyby pograć w najnowsze tytuły gier, że strona boosteroid.com oferuje granie w chmurze. Sprawdźcie, co to takiego jest. Boosteroid to platforma do grania w chmurze. Dzięki niej możesz grać w najnowsze, świetne gry bez konieczności kupowania mocnego komputera. Dzięki Boosteroid możesz grać w gry z komputera, na swoim telefonie używając pada. Możesz grać w nowe gry na swoim kilkuletnim laptopie lub MacBooku, bez przejmowania się o wydajność procesora, karty graficznej lub pamięci RAM. A wszystko, czego potrzebujesz, żeby cieszyć się możliwościami, które daje nam Boosteroid, to stabilne łącze internetowe, myszka, klawiatura lub kontroler pad. Sam osobiście przetestowałem Boosteroid na swoim internecie, posiadam światło. Cała rozgrywka przebiegła bardzo płynnie, bez najmniejszej przycinki. Zaletą Boosteroid jest niska cena. Miesiąc dostępu do platformy kosztuje tylko niecałe 9 euro, około 45 zł. A najbardziej korzystny pakiet daje nam dostęp na 12 miesięcy i kosztuje jedyne 50 euro, czyli około 230 zł. To mniej więcej tyle, ile kosztuje jedna gra w momencie premiery. Do grania na Boosteroidzie wystarczy przeglądarka internetowa. Gra uruchamia się na serwerach firmy, a następnie obraz niej jest strumieniowany w czasie rzeczywistym na przeglądarkę. Dzięki temu granie w wasze ulubione gry jest tak łatwe jak oglądanie filmów na YouTube. Twórcy Boosteroid mają naprawdę ambitne plany, żeby stać się globalnym liderem cloud gamingu i wprowadzić prawdziwą rewolucję. Grając na Boosteroid nie musisz nic pobierać ani instalować, dzięki czemu nie musimy tracić miejsca na swoim dysku w komputerze. Wchodzisz na stronę i jakieś dwa kliknięcia dzielą cię od rozpoczęcia wspaniałej rozgrywki. Jeżeli chodzi o same gry, znajdziesz tutaj ponad 50 darmowych gier oraz ponad 150 płatnych, które możesz kupić na Steamie, Uplay, Origin i tak dalej, a potem w nie grać na przykład na swoim telefonie. Moim zdaniem jest to naprawdę fajna opcja dla ludzi, którzy nie mają dobrego sprzętu, a chcieliby pograć w najnowsze tytuły gier. W opisie oczywiście umieściłem link, w który możecie kliknąć i sprawdzić, czy są tam jakieś gry, które was interesują. Na pierwszy ogień lecimy z Bumblem. Powiem wam, że on do tej roboty to się nie nadaje. Trzeba go wysłać na emeryturę. Ja lecę wentylatorem do środka, jak coś. Dobra, jestem w środeczku. O nie, Brutus mnie prawdziwy namierzył. Jesteś? Go. Chodź, tu, tutaj będzie gruby. Dobra, leży. Dobijamy go. I się przebieramy. Dobra, jestem. Oni będą szukali karty. Chowaj kartę, Szaku. Dobra. Ja tu będę chodził po prostu. Halo, halo. Ktoś idzie, halo. 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 Halo! Halo, chłopie! Halo! Hasta la vista, baby! Ty co widziałeś? Gościu nas nie widział! To jest niemożliwe, a! O kurde, znalazł mnie, myślałem, że jak wejdę po zwierzę, to będzie git. A, nie mam mac, nie mam mac, nie mam mac. Dobra, moje najdę jak coś. Dobra, ja padam. Ja troluję dalej. Halo! Go, 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 tutaj masz mordo. Aptekę. Ale nie podnieś. Aha! Zapomniałem o tym. Tylko musisz się przebrać szybko jeszcze, nie? Ja już idę trollować. Halo! Jestem botem totalnym. Masz jeszcze te T4? Mam. Tak, ja ci powiem, kiedy je aktywuję, okej? Okay? Ale mocnie gościu. Jak na grzybach. Hopy szukają Brutusa. Idzie pod niemna? Ci powiem kiedy. Co za głąbka puściany. Uwali do niego działko, stary. Działkiem walczą. Idzie pod niemna. Ej, no jest w plecu. Dobra, leży. Brutus go zabił. No goście nie mogą przejść z tego Brutusa, nie? Jestem niezniszczalny. Halo! Ktoś mi tu chodzi? Halo! Gdzie jesteście? Halo! To niezły roleplay. Ale nie, no przecież oni gdzieś tu są, no helikopter został.
Stary. Aha. Nie wiem, o co chodzi, ale to chyba był bot, albo... Albo nie wiem. Dobra. Okej, moi drodzy, próba numer dwa, tym razem nam się uda. Przeżyć wszystkim. Okej, okej. No nie wierzę. Turolka się zbugowała. Nie. Coś pięknego. Lecę na dół, stary, normalnie powalony. Dobra, chodź. Spadam, będę w wentylatorze, uwaga. Ląduję. Dobra, jestem. Siema. O, mogę cię złapać. Jej, dzięki bardzo, stary, to jest coś pięknego. Witamy. Połamałem nogę. Na samym początku, a powiedziałem, że teraz nam się uda. Szaku, powiedz coś jak bot. Jestem Szaku. Teraz ty, DeLongs, powiedz coś. Na miejscu. Na miejscu? Dobra. Oliwka, teraz ty. Bociaro największa. Stoję na pozycji. O, pięknie. Jest gościu. Tak, 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 nie atakujemy. Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi. Zobacz, 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 co się dzieje! Dawajcie ich, dawajcie ich, go, go, go! Prawie leży. Co to było? Co to było? Znowu coś pięknego, idealnie. Jesteście... Jesteście wzorowymi aktorami, nie? Dla mnie. Zostawcie łapeczkę, oczywiście dla mojej kochanej ekipy. Mam dwie dziewczyny w ekipie, aniołki Charlie'ego. Aniołki Farrella. Farela. Elo! Na dwa mieszkam. No i teraz... Dobra, jest. Przebiera się jak coś. Dobra, dobra, zabudował się. Myślisz, że jestem botem totalnym. Pięknie, Oliwka teraz dobi, dobi, dobi. O, mam miecz, o, mam miecz, uważaj. Dobra, uważaj, uważaj, poczekaj, 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 przeładuj sobie. 4, 3, 2. Leżę znowu, nie wierzę. Te miecze są najgłupsze ever. No. Dobra, nice try. Okej, moi drodzy, lecimy teraz z Midasem i z agencją. Zamiast Szaka jest dzisiaj Rogalik, elo. Elo. Szaku poszedł zjeść, więc Rogalik go dubluje. To jest jego dubler tak naprawdę. Lecimy. Naprawdę to Szaku prowadzi mój kanał, tylko... Tak. Tylko ja głos podkładam. Tylko nikomu nie mówcie. Go, 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 tu. Cyk, gościu. A, nie mam broni, byku. No to zaraz będziesz miał. Mam zła masa. Odejdź, 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 nie blokuj! Dobra. O, jest git. Proszę, Rogal, weź sobie, co tam chcesz, złamas. Dobra, widzę Midasa. Dobra, mam Tomigana i kartę. Dobra, nie da się żyć, stary. On, dobra, leży ten tutaj. Ekipa za mną, go, 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 go. Ja mam zero, tu jest 15 osób. Dawaj, 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 tutaj. Dobra, tutaj będę stał za tym stołem i będę udawał, a wy wskoczcie do tego szybu tutaj i z niego wyskoczycie, jak zaczną mnie atakować. Dzięki, Glakewy. Dobra, go, go, go. Zbudujcie sobie rampę i wejdźcie, ja wam zniszczę rampę. Dobra, dobra, mnie nie widzi. Myślę, że jestem botem. Jazda, 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 dawajcie, 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 dawajcie. Go, 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 go. Jedziecie z nimi, ostro. Tak jest. Dawajcie, ale za tyma. Dobra, wpadnę do piwnicy. Nie mam pytań. Jechałem, ta bandytka pojechała. Ale lincz tam był, ja dziękuję. Która z was żyje? DeLongs jeszcze, okej? Okay. Żyje ktoś jeszcze DeLongs? Zabiłyście wszystkich? Pięknie! Aniołki Farrella, nice. Okej, moi drodzy państwo, próba numer dwa! Let's go, boty! Rogal, powiedz coś po bociemu, bo ty umiesz, no, powiedz coś. Nie, nie mam modulatora. No to co, no to bez modulatora też możesz powiedzieć, no kurczę, proszę cię bardzo, dawaj, dawaj. Czekaj, bo się skupiam, wiesz? No. Bo ja dalej nie wiem, gdzie mam leżeć, dokładnie. Co mówi bot, Rogal, według ciebie? Bot mówi tak. No. Czekaj. Oni prostak, nej, nie! Granat w szybie! Podwójny! Kto to rzucił mi granat? Ja. LOL! Przecież mnie zabiłeś, ty. Dawaj, malą, jak to obijesz trochę.
Alex, ratuj! Dobra, jest. Jest giciar. Dobra, dwóch midasów troll. Dwóch midasów. Który prawdziwy? Dwóch midasów, chodź na biurko, elo, chodź. Czekaj, czekaj, już, tylko wezmę. Uleczę się bandażem, chcesz trochę? Leczenia? Dobra, ja tu stoję, a ty wyjdziesz z kibla, okej? Okay? Dobra, 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 dobra. Norgal, dawaj do szybu lepiej. Szybem będzie lepiej. Ta, ja zniszczę rampę. Czekaj, masz. Okej. Nie skanuj. A, bo dobra. A nie, nie mogę skanować. Nie możesz, no. Ta, hop idzie. Albo na plecach u ciebie. Na plecach u mnie. Ta. Jestem szmerem. Nice. On był sam, skakuj znowu do szybu, gościu, dawaj, go! A zrobić takiego mindfucka mu, że rzuca tu kartę i Midas schodzi? Za Midas sypu pyla, a karta na środku, wypadła mu z kieszeni, chłopie! Czekaj, idzie ktoś. Przebieralnia? Otworzył drzwi. Zabił mnie! Uważaj, uciekaj, Rogal! Pięknie! Ja do kibla szybko! Szybko, spłuczka w kiblu, gościu! Ślurpem mnie oblej! Otwieraj drzwi! Nie mogę, bo muszę zabrać. Dobra, stoję! Co se gościu bieg? Ale chłop nie ogarnął, ale czy karta leży? No, nie ogarnął. No dobra, przyjdzie ktoś po tą kartę? O, idzie ktoś z mieczem, będzie duel na miecze świetlne, stary. Idzie, no. Ta, idzie, otworzył. Dobra, wali mnie! Gdzie w plecy? Od razu jak go ściągnął. Stary, więc to ci powiem, że chyba nam się już wyczerpali ludzie w tym odcinku. Spokojnie, jesteśmy w strefie jeszcze. Dobra, idziemy gdzieś na środek? O, jest tam. Kurde, zdradził mnie. Ja się wycofam, ten się możesz udawać. Dobra. Hello! Jeszcze typa powaliłem, co za głąb! Ta! Walnął mi stary z RPGa! Przeżyłem! XD! Czekaj, bo tu są kolejni midasowie, nie? Czekaj, ja go walę! Mam go! Leży! Tak! To nie wierzę, stary, mam 20 HP! Udaję bota dalej, nie? Widzę. Co się dzieje, ty? Teaming! Dobra, wysiadamy zaraz. Dobra, wysiadamy. Walka. No wyskakuj, Midas! Nie! Ja pierdziłem, czy ten RPG był najgorszy, jaki wystrzeliłem, nie, w życiu. I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja sam osobiście się bawiłem wspaniale. Mam nadzieję, że wy również. Sami spróbujcie tego trolla, bo to jest naprawdę ciekawe, a niedługo, pewnie w trzecim sezonie rozdziału drugiego, zostaną już boty wycofane, więc jeżeli macie odblokowanego Midasa albo Brutusa, polecam wam tego spróbować, bo naprawdę będziecie się wspaniale bawić. Ja już się z wami żegnam, bierzcie udział w konkursie, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę, trzymajcie się, cześć!